Z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek sezonu kibice i koszykarze reaktywowanej drużyny z Wrocławia. Po czterech meczach Śląsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Wyraźnie lepsze od Wrocławian okazały się drużyny ze Zgorzelca i Koszalina. W meczach za Stalem Zielona Góra i ostatnio Siarką Tarnobrzeg ekipie Miodraga Rajkowicza zabrakło nieco szczęścia w dramatycznych końcówkach. Nieporównywalnie lepsze nastroje przed środowym meczem są w drużynie ze stolicy. Warszawski AZS w ostatniej kolejce musiał wprawdzie uznać wyższość drużyny z Poznania, ale w poprzednich rundach pokonał Kotwice Kołobrzeg oraz Polfarmę Starogard. Co godne podkreślenia, drużyna prowadzona przez Mladena Starczewicza jest jedynym zespołem w Ekstraklasie, który gra wyłącznie polskim składem. O sile Politechniki stanowią reprezentant Polski Piotr Pamuła i czołowi gracze kadry młodzieżowej Mateusz Ponitka oraz Michał Michalak, których wspiera doświadczony Leszek Karbowski. Mecz w hali przy Wejherowskiej nie ma zdecydowanego faworyta. Wrocławianie powodów do optymizmu szukają w coraz lepszej postawie jednego z dwójki Amerykanów. Quaran Calhoun w meczu z Siarką rzucił 27 punktów i zanotował najlepszy występ w sezonie. Dobre zawody rozegrali także po raz kolejny Skibniewski i Mladenowicz. Ta trójka musi mieć jednak znacznie większe wsparcie u kolegów z drużyny, by realnie myśleć o końcowym sukcesie. Początek spotkania Śląska z Politechniką w środę o 19:00 w hali Orbita.